Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim Iskrowym. Dzisiaj Wam pokażę trening skokowy sekcji jeździeckiej Iskra, ale w którym dziewczyny będą jechały parkour, który jest właśnie za mną. Właśnie go buduję, przygotowuję na trening skokowy, więc zapraszam Was do oglądania. Nasza sekcja prężnie trenuje i mamy na różnym poziomie jeźdźców w naszym klubie jeździeckim, ale teraz dziewczyny, te, które Wam zaprezentuję, to jest najstarsza sekcja tak jakby i najbardziej doświadczona. Dziewczyny przygotowują się teraz aktualnie do zawodów, do startów i dlatego właśnie dzisiaj pracujemy w parkurze. Niezwykle ważne jest to, żeby co jakiś czas właśnie przejeżdżać cały parkur, uczyć się odległości, uczyć się tempa w parkurze, no i oczywiście szlifować po prostu prowadzenie konia w parkurze, dlatego z wielką chęcią co jakiś czas, regularnie szczerze mówiąc, ale co jakiś czas wplatamy treningi skokowe właśnie na parkurze. Tak, i rozgrzewka. Dziewczyny się w kółsie, w półsiadzie rozgrzewają. O, super. I dodania dziewczyny. Troszkę poszerzyć, skrócić do kontaktu. Do kontaktu. Palce do konia bardziej, Daria. Tak, i tu się rozgrzewamy w galopie. Dobrze, góra spokojniejsza, Daria. Tak, i Etna. Dobrze. Nie przechylaj się, Hania. Nie przekręcaj się, Julka. Tak, staraj się nie wysyłać tak, tak mocno. Melodia, melodia, równo. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, tak, tak. Tak, nadążaj, tak. I pilnuj środka. Środek, środek, środek. Tak, nie przechylaj się, Pola. Środek, bardziej bioderka, tak, dobrze, Helena, wycofaj ramiona, Julka, daleko patrzysz, a to bym ci mówiła, że na złą nogę galopujesz, dobrze, tylko nie, równo, staraj się tyłkiem nie klepać, Julka, wycofaj ramiona i nie wysyłaj tyłka tak na tylni łęk. Tak, i równe tempo, raz, dwa. Dobrze, dobra decyzja. Już pracuj nad tym galopem, pracuj, Julka, żeby on tak, wiesz, nie leciał, nie? Równo, rytm, raz, dwa, trzy, cztery. I raz, dwa, trzy. Tutaj trochę niepotrzebnie skróciłaś, nie? Noga, pryt. I prowadź wzrokiem, daleko patrz. No. No, ale tutaj, ale środek, zobacz, gdzie jest środek, a gdzie ty pojechałaś. Dlatego te pianki ustawiam, bo wiedziałam, że wy tak będziecie jeździć. No, trafiamy między pianki. Noga, nie przechylaj, dobra, zmienił, galopuj. Nie przechylaj się, Julka. Cały czas rytm, równo, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dobrze. Tylko nie odpuściłaś lewej wodzy. Tak, i właśnie, lekki półsiad. I równo. Domykasz, domykasz, domykasz. Tak, nie cofaj ręki, Daria. I luźniej górą, tak? Staraj się bardziej podążać biodrami. O tak, i równiutko. Dobrze, rytm, 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 rytm. Tak, pilnuj środka, nie rozkojarzaj się, Daria. Równe tempo, równo, 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 tak? Dobrze, no też, też dobrze, tylko zabrakło tutaj środka, prawda? Tak, i raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, tylko spokojniejsza ręka. Pracuj nad jakością galopu, pracuj nad jakością galopu. I spokojna łydeczka, spokojna. Tak, troszkę dałaś się wpędzić, nie, Daria? Pilnuj tego, żeby... Cały czas jedno tempo, równo, równo. Jedź sobie, Daria, jeszcze raz ten okserek. Tak, równe tempo. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, nadążaj i ląduj w strzemiona, Helena.
I tak samo, cały czas półparadka, łydka. Każdy krok, równowaga, równowaga. O właśnie, melodia, melodia, melodia. Dobrze, nisko tyłek, Helena, nie rozpędzaj jej. Pracuj, masz tutaj dużo czasu, żeby uporządkować ten galop. Spokojniej, spokojniej. Tak. Dobrze, nie pochylaj się tak, Helena. Bardziej pośladki pod siebie, daleko patrz. Dobrze, i wycofaj ramiona, wycofaj. Tak, nie wysyłaj na duże skoki. Nóżka, naprawiaj, pryt, pryt. I spokojnie, nie rozpędzaj jej, spokojnie. Śmiało, przytrzymaj, właśnie, przytrzymaj. Dobrze, nisko tyłek, wycofuj ramiona w zakręcie, Helena. Tak, pryt, 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 pryt. Dobrze. I równo. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, dobrze. Tylko nadążaj. Nie wychodź z ramionami, nadążaj. Nie kiwaj się. Spokojna ręka, nie podrywaj ręki, Hania. Ręka idzie z ruchem szyi. Z ruchem szyi. Raz, dwa, trzy. Tak, dobrze. Nie przekręcaj się. Hania, góra spokojna. Prowadź wzrokiem. Równo, 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 równo. Tak, konsekwentnie. Tak, prowadź wzrokiem. Tak. Zabrakło decyzji. Nie pędź. Wycofaj ramiona, równowaga. Rytm, rytm, rytm. Cały czas równe tempo. Równo, 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 tak. Hania, pilnuj wyprostowania, bo ona ci krzyżuje cały czas, tak? To brakuje tutaj podparcia łydką. Wycofaj się troszkę ramionami. Ale zobaczcie, tak... Dla mnie niezwykle, a niemalże chyba, nie wiem czy nawet nie najważniejsze, jest wszechstronne wyszkolenie jeźdźca. Każdy jeździec, który zaczyna na poważnie myśleć o koniach i na poważnie traktować jeździectwo, powinien wszystkie szczeble przejść. Czyli... Możemy jeździć ujeżdżenie, możemy jeździć skoki, możemy jeździć WKKW, ale tak naprawdę na tym początkowym etapie musimy być wszechstronni, czyli pracować w parkurze, skakać krosówki, jeździć w tereny, ćwiczyć na czworoboku, ćwiczyć ujeżdżeniowo, ćwiczyć dosiadowo. Ten trening musi być mocno urozmaicony, by pogłębiać swoje umiejętności. Tych jeźdźców, którzy obserwujemy, którzy mają wspaniały dosiad, lekki i konie naprawdę piękne rzeczy robią, to są jeźdźcy, którzy właśnie wiele godzin spędzili na takich treningach. Dlatego to, co dzisiaj Wam pokazałam i pokazuję, zaprezentowałam pracę w parkurze, to są dziewczyny, które właśnie trenowane są wszechstronnie. Dużo skupiamy się na pracy ujeżdżeniowej, ale także zwracamy dużą uwagę na pracę skokową. Nauczymy się skakać, nauczymy się widzieć odległość, czuć konia, podążać z nim. Tak naprawdę jak chcecie jeździć ujeżdżenie, będzie Wam o wiele łatwiej. Koń Wam bryknie, spłoszy się, odskoczy, to Wy naturalnie po prostu pójdziecie za ruchem tego konia, a nie po prostu spadniecie. Dlatego ważne jest to, byśmy wszechstronnie się rozwijali jeździecko. Moi drodzy, to na tyle. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek, podobały Wam się dziewczyny, jak skaczą, jak sobie radzą w parkurze. To jest niezwykle ważne, żebyście Wy tak samo trenowali, uczyli się tego, by umieć podążać w odpowiednim tempie, rytmie, w równowadze w parkurze. Ja tymczasem, moi drodzy, się żegnam i do zobaczenia.